na drodze krzyżowej Jezusa jest również Maryja, Jego matka. Podczas Jego publicznej działalności musiała usunąć się na bok, zrobić miejsce dla powstającej nowej rodziny Jezusa, rodziny Jego uczniów. Musiała słyszeć i te słowa: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Teraz widać, że ona nie tylko ciałem, ale i sercem jest matką Jezusa. Jeszcze zanim poczęła Go w ciele, dzięki swojemu posłuszeństwu poczęła Go w sercu. Zostało jej powiedziane: oto poczniesz i porodzisz syna, będzie on wielki, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Niedługo potem usłyszała jednak z ust starca Symeona inne słowo: a twoją duszę miecz przeniknie. I tak przypomniała sobie przepowiednie proroków: dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. To wszystko staje się teraz rzeczywistością. W swym sercu zawsze zachowywała słowo, które wypowiedział do niej anioł, gdy wszystko się zaczynało: nie bój się, Maryjo. Uczniowie uciekli, ona nie ucieka. Stoi z odwagą matki, z wiernością matki, z dobrocią matki i z wiarą, która trwa w ciemnościach. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tak, w tym momencie On wie, znajdzie wiarę. W tej godzinie jest to dla niej wielkim pocieszeniem. Święta Maryjo, Matko Boża, pozostałaś wierna, kiedy uczniowie uciekli. Tak jak uwierzyłaś, gdy anioł zwiastował ci to, co było niewiarygodne, że staniesz się Matką Najwyższego, tak samo uwierzyłaś w godzinie Jego największego poniżenia. Właśnie tak. W godzinie krzyża, w godzinie najciemniejszej nocy świata stała się Matką Wierzących, Matką Kościoła. Prosimy Cię, naucz nas wierzyć i pomóż, aby wiara stała się odwagą służby i gestem przechodzącym z pomocą miłości, zdolnej współuczestniczyć w cierpieniu.